W magazynie borowiackim powiemy o sportowych nadziejach w Bysławiu. Wytłumaczymy, kto może skorzystać z pomocy lokalnej organizacji grantowej. Na koniec programu przedstawimy pasję Jolanty Zaręby, która od 30 lat mieszka w Borach Tucholskich. Po 6 latach oczekiwań spełnią się marzenia uczniów z zespołu szkół w Bysławiu, bowiem przy szkole powstaje sala sportowa o powierzchni 650 m2. Do tej pory zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są w różny sposób. Jeśli pogoda sprzyja, wówczas ćwiczenia odbywają się na boisku. Czasami lekcje WF-u trzeba zorganizować na szkolnym korytarzu. Gimnazjaliści od niedawna wyjeżdżają także do pobliskiego Lubiewa, gdzie mogą ćwiczyć na sali gimnastycznej. Mimo tych trudności w szkole w Bysławiu działa uczniowski klub sportowy. Dzięki zaangażowaniu uczniów udało się pozyskać m.in. sprzęt do ćwiczeń, który wykorzystywany był w różnych pomieszczeniach. Dzięki pomocy rodziców zaadoptowaliśmy salę w remizie strażackiej do tego, żeby można było tam prowadzić zajęcia z gimnastyki i z tego naszego ulubionego u nich hokeja. Młodzieży ta gra się spodobała, przyjęła się środowisku, no i w tym kierunku postanowiłem, że pójdziemy. Okresy zimowe przeważnie żeśmy tam spędzali, było różnie, czasami mimo wszystko, że to sala, ale nie ogrzana, było zimno, nie było wyjścia, radziliśmy sobie. Sprawność fizyczną w tej chwili tych uczniów, którzy uczestniczą na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, na większości uważam, że jest przeciętna. Nie wysilać się, nie przemęczać. Jakby to powiedzieć, czekają na to, coś się zdarzy, jak będzie sala, no to wtedy pokażemy moje umiejętności. Ja to tak od nich odbieram. Pierwsze szkolne rozgrywki na sali sportowej w Bysławiu mają rozpocząć się od września przyszłego roku. Uczniowie cieszą się, że takie warunki pozwolą na rozwój umiejętności w różnych dyscyplinach. Sala gimnastyczna to jest bardzo coś potrzebnego do rozwijania swoich umiejętności, a niestety nie mamy sali, to nam nie umożliwia na przykład treningów, przygotowania się systematycznego do zawodów. Trenujemy tylko na boisku. W każdej szkole powinna być sala, a tym bardziej jest taka duża jak u nas. To jest naprawdę coś wspaniałego i w końcu ją będziemy mieć i myślę, że chociażby dzięki takiej sali nawet te osoby, które nie interesują się sportem, chociaż odrobinę bardziej będą miały do tego sportu lepsze podejście. Nowy obiekt zostanie bezpośrednio połączony ze szkołą w Bysławiu. Sala o długości 36 metrów i szerokości 18 metrów będzie posiadała także widownię, która pomieści przeszło 100 osób. W budynku będą również zaplecza socjalne. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 3 miliony złotych. Część pieniędzy udało się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. Pozostałe wydatki sfinansuje gmina Lubiewo. Samorząd na ten cel uzyskał kredyt, którego spłata potrwa 6 lat. Na pewno była to bardzo trudna decyzja. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi około 45%. Pozostała wielkość około 1,5 miliona złotych. Są to środki własne, które gmina musi wygospodarować ze spływów bieżących, jak również z zaciągnięcia kredytu w wielkości 1 miliona złotych. Jest to w tej chwili dosyć znaczne obciążenie gminy, ale myślę, że gmina sobie z tym poradzi. W gminie Lubiewo będzie to druga sala sportowa. Oprócz uczniów skorzystają z niej mieszkańcy Bysławia i okolic. WF-iści mają nadzieję, że w szkolnych gablotach wkrótce będzie więcej pucharów za osiągnięcia sportowe. Lokalna organizacja grantowa to program dający nowe szanse stowarzyszeniom z powiatu tucholskiego. Dzięki niemu będzie można pozyskać pieniądze na realizację ciekawych projektów społecznych, m.in. warsztatów plastycznych połączonych z konkursami, a także zajęć muzycznych. Status lokalnej organizacji grantowej otrzymało działające od kilku lat Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej. Dostało ono 35 tysięcy złotych z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która doceniła dotychczasowe działania stowarzyszenia. Zrealizowaliśmy kilka projektów z wykorzystaniem środków głównie Banku Światowego. Nabyliśmy nowe doświadczenia, pomogliśmy osobom, które nie miały pracy. Również ciekawym projektem jest stworzenie zupełnie nowego markowego produktu turystycznego, jakim są szlaki rowerowe w Borach Tucholskich, konkretnie w naszej gminie. Miłośnicy Ziemi Cekcyńskiej włączyli się także w rozbudowę sieci informatycznej na terenie gminy. Obecnie mieszkańcy mają ułatwiony dostęp do internetu i lokalnych informacji.
Towarzystwo też będzie realizować taki projekt e-jarmark dla Fundacji Wspomagania Wsi. Będzie to polegać na tym, że z 13 gmin, które biorą udział w programie, będzie taki portal, gdzie każdy będzie mógł zamieszczać swoje jakieś ogłoszenia, czyli taka typowo tablica ogłoszeń dla mieszkańców tych gmin. Na terenie gminy Cekcyn funkcjonuje kilkanaście organizacji pozarządowych. Każda z nich udowodniła, że chce promować swój region. Na przykład Stowarzyszenie Światło zajęło się odnawianiem zapomnianych cmentarzy. W ten sposób zaangażowano młodych ludzi do poszukiwania śladów przeszłości w najbliższej okolicy. Z grantów, które będzie przydzielało w drodze konkursu Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej, z pewnością skorzystają organizacje z całego powiatu tucholskiego. Już teraz jest kilka ciekawych pomysłów. Turniej sołec polega na tym, że angażujemy wszystkie sołectwa na terenie naszej gminy. Odbywają się konkurencje sportowe dla dzieci, dla młodzieży oraz dla dorosłych. Aby uzyskać finansowanie przedsięwzięć, trzeba będzie wypełnić kilkustronicowy wniosek. Od miesiąca grudnia planujemy przeprowadzać szkolenia w poszczególnych gminach naszego powiatu. Będą to informacje, spotkania szkoleniowe dotyczące jak wypełnić projekt, jakie fundusze trzeba pozyskać i na jakie działania można przeznaczyć dany grant. Powstanie lokalnej organizacji grantowej z pewnością wpłynie na lepszą współpracę między stowarzyszeniami oraz wymianę doświadczeń. Od kilku lat pasją Jolanty Zaręby z Przyrowy niedaleko Gostycyna jest malowanie na szkle. Jej wyroby goszczą nie tylko na lokalnych wystawach, ale także prezentowane są w różnych miejscach Polski. Początki malowania były trochę trudne, bo nigdy nie malowałam, a już właściwie w takim wieku jestem, że nie powinnam wcale malować, ale okazało się, że po prostu mam na to chęć. Syn kupił mi żelowe farby, wziąłem sobie słoik i malowałam. Wisienki malowałam, kwiatki i starałam się coś robić takiego witrażowego. I to było na początku właśnie proste rzeczy. A później coraz bardziej trochę czek książek poczytał. Jak można malować, co można malować, gdzie można malować. I w sumie, jak to mówią, praktyka czyni mistrza, więc im więcej się maluje, tym po prostu się więcej wie i lepiej to wychodzi. Niektóre rzeczy się ozdabia. A na niektórych rzeczach się po prostu maluje coś, obrazek się maluje, reprodukcję się maluje. Można wszystko właściwie na szkle namalować. Są to drobne rzeczy, ale są bardzo przyjemne. I w związku z tym przyjemnie jest po prostu to robić. Spełniam się w jakiś sposób. Są okresy, kiedy się maluje. Maluje się tylko różową farbą, niebieską. Są okresy, kiedy się maluje ptaszki, kiedy się maluje motylki. Zwykły słoik po kawie może być ładną, fajną rzeczą, jeżeli pomalujemy. Tu akurat maki są, tutaj w drugim są owoce. Można właściwie wszystko namalować. Jolanta Zaręba nie ukrywa, że przyroda i piękno borów tucholskich często inspirują ją także do tworzenia pasteli. Teraz jednak pani Jolanta przygotowuje kolekcję bombek, które będzie można zobaczyć na najbliższych targach wyrobów artystycznych w Poznaniu. Każda bombka ma swój styl, można by powiedzieć, bo chodzi o kolor, chodzi o fakturę, bo niektóre są błyszczące, niektóre są matowe, niektóre są przezroczyste i trzeba tak praktycznie to uszanować. I w związku z tym muszę się chwilkę zastanowić, co chciałabym umieścić na tej bombce. I najczęściej to są właściwie motywy roślinne i tak jak bory tucholskie, musi być wiewiórka, musi być jeż,
koty, które są w gospodarstwie. No i tutaj, tak jak motyle, ptaszki też na takiej małej. Musi być taka odpowiednia bombka, żeby lekkość na przykład była uwidoczniona. Gminny Ośrodek Kultury w Gostycynie, aby promować takich twórców jak Jolanta Zaręba, zamierza stworzyć galerię produktu lokalnego. Już teraz w placówce przygotowano pomieszczenie, w którym znajdą się różne artystyczne prace. Twórczość ludowa gminy Gostycyn jest bardzo bogata i chcielibyśmy umożliwić tym naszym twórcom regionalnym wystawienie swoich prac. Jest rękodzieło, jest malarstwo na oleju, witraże, są ikebany. Inicjatywa ta ma pomóc lokalnym artystom nie tylko w sprzedaży ich dzieł, ale także w promowaniu ich twórczości na terenie całego kraju.